Siemanko! Z tej strony bracia malczyńscy. W dzisiejszym odcinku będziemy typować walki na nadchodzącej gali Fame MMA 3, która już za dwa tygodnie, chyba, tak, że jesteś z przyszłości, to się musisz cofnąć do przeszłości. Ale zanim jednak do tego przejdziemy, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i możecie napisać w komentarzu wasze typy walk na Fame MMA. A jeżeli trafisz wszystkie walki, to spośród was rozlosujemy osobę, która otrzyma rękawicę, w której wygram swoją walkę na Fame MMA 3. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zapraszam was do kupna pay-per-view z linku poniżej, ponieważ czasami trwa to troszkę długo, zanim dostajecie dostęp do gali, więc warto to zrobić wcześniej. Także link macie poniżej. Pierwsza walka na gali Fame MMA 3, czyli Wiewiór kontra Hasan. No to zacznę. Dobra, według mnie będzie to jedna z najbardziej sportowych walk w tej gali. Obydwoje są moimi kolegami. Z Wiewiórem znam się troszeczkę lepiej i wydaje mi się, że to będzie walka o płaszczyznę. I jeżeli miałbym obstawiać, to obstawiłbym Wiewióra z tego względu, że wiem, że w parterze radzi sobie bardzo, bardzo dobrze, a parter jest bliski mojemu sercu, więc obstawiam. Jeżeli miałbym obstawiać, a nie chciałbym, no to już obstawiłbym na Wiewióra. Natomiast ja jestem tego samego zdania, że ten, kto pierwszy zdominuje swoją płaszczyznę, wygra tą walkę i bardzo ciężko mi się określić, czy to będzie Wiewiór, czy Hasan. Powiem tak, ten kto zdominuje swoją płaszczyznę, ten wygra. Nie jestem w stanie obstawić tej walki. 50 na 50. To przechodzimy do walki numer 2. Body Christ kontra Mnich Terminator. Ja bardzo żałuję, że poprzedni przeciwnik Mnicha wypadł z walki. Z całym szacunkiem do Body Christ. Tak. Aczkolwiek jeżeli miałbym obstawiać, to chyba Mnich Terminator, bo jak sama nazwa wskazuje, Terminator. Widziałem jedną walkę Body Christa ze swoim kumplem Bonusem, niestety tam odpuścił. Ale też wiadomo, walka przyjacielska, to może to tak. Ja też myślę, że to będzie Mnich Terminator. Czyli Mnich Terminator. Walka numer 3, czyli Krycha kontra Ruby. Dwójka naszych znajomych. Tak. Ale tak, obstawiamy czysto sportowo. Ruby gdzieś tam miał koncerty, nagrywał płytę. Krycha już od poprzedniej gali bardzo mocno się przygotowuje. Krycha się przygotowuje już od długiego czasu, ponieważ wyczuła go kontuzja z tamtej gali. Myślę, że Krycha. Myślę, że Krycha jednak wygra, bo jest lepiej. Czy lepiej, nie wiem. Myślę, że lepiej i mocniej przygotowany. Wydaje mi się, znam Rubego trochę, bo działaliśmy gdzieś tam przy produkcji klipów. Wydaje mi się, że jak tak wiem, to Krycha obecnie jest troszkę bardziej w sporcie. No tak jak mówię, Ruby teraz wydawał płytę swoją, miał troszeczkę więcej pracy, więc mniej czasu na treningi, więc wydaje mi się, że Krycha, ale lubię ich obydwu. Walka numer 4. Adrian Polak kontra Don Casio. Tak, i tutaj trzeba przyznać, że Polak ma jaja, bo wziął tą walkę z marszu dwa tygodnie przed. A Casio to nie jest byle jakiś tam przeciwnik, bo z tego co widziałem, miał bardzo dużo walk w boksie amatorskim. I tutaj może być ciężko, bo wiem, jaką przewagę daje dobry boks w MMA czy gdziekolwiek. Casio będzie dużo cięższy i dużo wyższy, bo u mnie to był tylko ten wzrost, a u Casio jeszcze dochodzi masa i jakieś prawdziwe zaplecze sportowe. Także no. Ale powiem ci tak, że mam jakieś dziwne przeczucie. Tak. Odkąd dowiedziałem się, że Polak zawalczy, cały czas mam jakieś dziwne przeczucie, że dziś Polak w parterze go podda. Jeżeli zejdą do parteru. Broń Boże, nikogo nie zniechęca. Jeżeli zejdą do parteru, to wydaje mi się, że ma na to szansę. Nie wiem, jak tam stoi Casio parterowo, ale wiem, że jeżeli będzie w stójce. No tak, no bo stójkowo chyba będzie ciężka. Jeżeli walka będzie toczyła się w stójce, to tutaj obstawiam z całym szacunkiem do Polaka, obstawiam Casiusza. A ty? Ja obstawiam, ja obstawiam inaczej. Jeżeli ta walka, mam dziwne przeczucie, że ta walka spadnie szybko do parteru i tam gdzieś albo Adrian jakąś techniczkę założy, albo zatłucze go jakimiś młotkami. Nie wiem. Czyli ty obstawiasz jako? Nie jestem jasnowidzem. Ja obstawiam Polaka. Okej. Bez żadnych, wiesz, wiązań, po prostu mam dziwne przeczucie. Kolejna walka, czyli Filipek versus Ryba. No, ja to powiem tak, trenuję troszeczkę z Filipkiem, trochę mu pomagam w przygotowaniach, na tyle, na ile mogę. Na tyle, na ile pozwalają mi umiejętności. Widzę, że się stara bardzo, robi po kilka treningów, czasami nawet po 3 dziennie robi. Więc tutaj szacunek za to, jak się przykłada. I wydaje mi się, że tutaj Filipek po prostu wiem, że jest charakterny chłop. I obstawiam na Filipka. Do tego drugiego nic nie mam. Nie znam go jakoś za dobrze, ale obstawiam Filipka. No, ja tak samo. Nie znam Ryby. Znaczy, wiem, kto to jest freestyle'owo, nie znam go prywatnie. Nie wiem, jak ciężko trenuje. Natomiast wiem, jak ciężko trenuje Filipek. No i wydaje mi się, że Filip wygra tą walkę. No i kolejna walka. Bonus BGC kontra Taxi Złotowa.
Ja tutaj bez. Mi się wydaje, że tego szlabanu taksówka nie przejedzie. Tak, że tutaj taksometr kończy się w tym momencie i bonus po prostu zrobi swoje, jakbym obstawiać tu. Oczywiście Łazarski Gladiator, do tego drugiego nic nie mam. Kolejna walka, myślę, że jedna z najbardziej, jak nie najbardziej wyczekiwanych. Marta Linkiewicz kontra Monika Godlewska. Tak, mi się wydaje, że tutaj warunki fizyczne są po stronie Marty Linkiewicz, wzrost, zasięg ramion. Wydaje mi się, że też kondycyjnie może być lepsza. Wiem, że trenuje, przykłada się, także spoko. Obie się przykładają. Obie się przykładają, no tak, ale teraz mówiłem o Marcie, a pani Godlewska, no to nie wiem, no, jest niższa, ma krótki zasięg rąk. Widziałem, że jest rozciągnięta, bo na zdjęciach to fajnie ma kopała bardzo wysoko, więc tutaj może zaskoczyć. Ja powiem tak, nic nie mam do żadnej z nich, ale jestem taki często, że robię na przekór, więc tym razem po prostu pójdę na przekór, nic nie mam do Marty, a aczkolwiek no, stawiam na Godlewską, taką po prostu. Ciężka walka do obstawienia, bo nic nie wiem o nich, jak się biją, ani nic, ale jakbym miał postawić, to myślę, że Marta, że gdzieś tam ten taki bojowe nastawienie, ta agresja. No tak, ja wiem, że ona jest właśnie bojowo nastawiona i tak dalej. Aczkolwiek nie wiem, jak to wygląda z drugiej strony. No wiadomo, że ma swój charakterek i bywa agresywna. Z tego co widziałem, to Esmeralda jest spokojniejsza. Będzie dobra bitka. Dlatego będzie dobra bitka, ale ja przekornie po prostu, ja przekornie właśnie przeciw wszystkim zawsze. Godlewska, Esmeralda, Monika Vel, nie wiem, które to jest imię. A ja mówię, że wygra Marta, przechodzimy teraz. Ja mówię, że wygra Marta, jak ktoś, ja mówiłem. Teraz walka Dawida Marcińskiego z jego przeciwnikiem. Z Amadeuszem Ferrari. Ja nie będę tej walki oceniał, no bo to by było głupie. Zabiera głos teraz Marcin. Ja myślę, że wygra Dawid. A teraz walka wieczoru na Fame MMA 3, czyli... I samo kontra DJ Palisade. Ja to powiem krótko, zwięźle i na temat. Obydwoje pracują ciężko jak wół. Obydwoje bardzo chcą wygrać. I samu chyba bardziej taki styl parterowy, zapaśniczy. Daniel wydaje mi się, w sumie to ja nie wiem co Daniel robi, ale mam jakieś takie dziwne przeczucie, że stawia na stójkę. Jeżeli miałbym obstawić milion złotych, obstawiłbym to na Isamu ze względu, że wiem jak ciężko walczy się przeciwko zapaśnikom i ludziom, którzy bardzo mocno naciskają na grappling, że ta stójka może być fajna, ale jak wejście w nogi i zaczyna się Habib. Tak, dokładnie mieliśmy tego przykładu w walce Conora z Khabibem, ale to nie jest, wiadomo, że to nie jest, nie odzwierciedla tego, bo żaden z nich nie jest na takim poziomie. Obydwóch lubię, jednego bardziej, drugiego mniej, ale obydwóch lubię i mam takie przeczucie, że wygra i samu, skończy się to jakimś obaleniem i skończeniem, ale jestem pewien, że Daniel bardzo ciężko pracuje. Przypomina troszeczkę mnie z okresu przygotowawczego do walki z Polakiem, czyli zmiana z internetowego śmieszka na mocne treningi. Pewnie kosztuje tego bardzo dużo wyrzeczeń i na pewno nie odda się łatwo Szymonowi. A mi się wydaje, wiem, że na przykład też nie będzie żadne jakby odzwierciedlenie tego w dużym stopniu, ale chyba 8 czy 7 obecnych ludzi, którzy są mistrzami w UFC, którzy trzymają tytuły obecnie, to właśnie z zapasów się wywodzą. Wiem, jaką potęgą są zapasy i pomimo tego, że obydwoje trenują na przykład stójkę tyle samo, to jednak Isamu ma tam 6-letnie doświadczenie w zapasach. Wydaje, że jednak Isamu. Nie bierzcie tego za jakąś sportową analizę tego Fame MMA, ponieważ my nie jesteśmy nikim od oceniania, mówimy to tylko pod względem tego, co nam się wydaje i jakie mamy zdanie na ten temat, bo każdy ma prawo wyrażać swoje zdanie, swoje opinie. I tak one się prezentują. Także wszystkim życzymy powodzenia. I teraz na koniec pamiętajcie, że możecie zakupić pay-per-view z linku poniżej, jeżeli chcecie zobaczyć galę na żywo. To zapraszam was serdecznie do kibicowania. Piszcie w komentarzu swoje typy, kto według was wygra w danej walce. A tak jak powiedzieliśmy, z osób, które trafią, po gali wylosujemy osobę, która zgarnie rękawice, w których mam nadzieję wygra swoją walkę. To wszystko, widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdro. Siema.